Cześć, mówi do was Domi i ciotka. To o czym dzisiaj gadamy? O byle czym. No to zaczynamy. No cześć ciotka, co tam ciekawego słychać? No cześć Dominiczko. Słuchaj, kontynuujemy naszą przygodę ze wspominkami, ponieważ jesteśmy starymi boomerami. Dzisiejszy temat jest fajny, jak zwykle wszystkie nasze tematy, ale dzisiejszy temat to jest prawdziwa podróż do czasów naszej młodości, czyli telenowele meksykańskie, brazylijskie i co jeszcze tam jest. Tak, i na pierwszy ogień możemy sobie wziąć telenowelę Esmeralda. Pytanie, czy to była pierwsza telenowela, którą pamiętasz? Tak, to była właśnie pierwsza, jaką w ogóle kiedykolwiek oglądałam. Pamiętam, że siedziałam z mamą przed telewizorem, oglądałyśmy każdy jeden odcinek. Nie wolno było w ogóle przeoczyć ani jednego. Nie wolno było, bo to no, łączyłoby się z tym, że przegapiłabym zbyt wiele w moim życiu, więc no, należało Oczywiście. Oglądać, tak? Więc moja mama też pilnowała tego, żebym siedziała razem z nią. Na jakim kanale leciało? I to leciało na TVN-ie. Okej. Okay. Tak, a pamiętasz, jak się nazywały główne postacie? Pamiętasz w ogóle wątki? Pamiętasz, co się działo w tym? Wątki... Szczerze nie, ale... Pamiętam, że ta telenowela w ogóle była, no oczywiście jak każda telenowela, tak? Były zdrady. Oczywiście. Była nienawiść, zawiść, to przede wszystkim. Intrygi, bo przecież bez tego nie możemy ani się ruszyć na chwilę w telenowelach. Przystojniacy też byli i piękne kobiety. I dramat. Przede wszystkim dramat. No i o co chodzi? Chodzi o to, że Esmeralda była dosyć takim specyficznym serialem. Bo kobietka, która była tą Esmeraldą, to grała ją Leticia Calderon. Nie wiem, czy dobrze mówię, ale znaczy wymawiam, ale myślę, że tak. Będziecie mieć zdjęcie na tym, na ekranie. Tak, wrzucimy zdjęcie. I to była telenowela opowiadająca o smutnej historii takiej kobitki, która była niezwykle piękna i oczywiście miłość od pierwszego wejrzenia się zadziała, no ale była niewidoma. I to było takie smutne strasznie, bo ona była niewidoma i zawsze była taka tak skromnie ubrana, taka Maryjka, trochę taki pół hijab nosiła. I te kolory takie, pamiętam, że miała taką zieloną sukienkę i taki welon, taki hijab zarzucony na te włosy długie. No i ona była taką troszkę cyganeczką, coś w ten deseń, takie trochę boho. Pamiętam, że dużo się tam działo pod tym kątem, że jak śmiesz w ogóle, bo ten jej ukochany, który tam się zakochał w niej i w ogóle tam byli razem, znaczy chcieli być razem, to był Fernando Colunga i on grał José Armando. José Armando. Tak, José Armando de Valesco. I on był taki hot i w ogóle, ja pamiętam, że wszystkie dziewczyny w ogóle szalały za tym kolesiem strasznie. W ogóle tam cała ta jego rodzina, tam było dużo tych wszystkich troli, prawda, dookoła niego i niej. I zazdrosne kobiety też były oczywiście. On się tak strasznie w niej zakochał, chciał z nią być, no ale jak to tak? Niewidoma kobieta, no przecież skaza, jeszcze do tego biedna, no dramat się dzieje, tak? Ciociu, a jaka była u ciebie pierwsza telenowela, która zasiadła ci w zwojach mózgowych na zawsze? Kochana, moją pierwszą telenowelą ever to był hit Polsatu w 98 roku, Paloma. Najkrótsza telenowela ever, jaką kiedykolwiek oglądałam, a oglądałam ich sporo, bo zazwyczaj one są bardzo długie i mają dużo odcinków, a ta miała jakieś, nie wiem, 90 coś, 80 coś. Więc
Ona była bardzo. Wszystko się tak rozgrywało szybciutko. Ale o co chodzi? Była sobie Paloma Preciosa. Ona była sierotą wychowywaną przez jakiegoś dziadka i rzecz działa się w cyrku. Ona była. Pracowała dla cyrku. Jej marzeniem było zostać. No tam. Cyrkowcem. No na trapezie skakać, nie? Jak się nazywa? Trapeziarą? Super. Nie wiem, nie wiem. Trapeziarą. Nie wiem, jakimś. No jakąś tam, no. O, Akrobatką. to, akrobatką. Ale spotkała swojego księcia z bajki, doktora. Doktor się nazywał Luis Fernando. I ten Luis Fernando. I tam jeszcze był jakiś drugi koleś, już nie pamiętam, jak się nazywał. Ale to była zażarta walka pomiędzy nimi dwoma o Palomę. Roberto? Chciałabym powiedzieć, że tak, ale nie jestem w stanie powiedzieć. Czekaj, czekaj, wygoogluję. A few moments later. Alvaro! O, widzisz, Alvaro! Tak, Roberto, Alvaro. Mamy tutaj jeszcze jakiegoś Lorenzo, prawda? No, do Tak, koloru do wyboru. Można brać. więc tym razem Luis Fernando kontra Alvaro, dwóch panów doktorów. Koniec końców okazało się, że ona jest córką no, tej trapeziarki, akrobatki i jakiegoś zamożnego kolesia, tak? Później była operacja jej nogi. No i nie dość, że miała równe dwie nogi, to do tego była milionerką. I chyba w końcu spełniła swoje marzenie i zaczęła skakać na trapezie. Znaczy, zaczęła robić akrobację, tak? W powietrzu. Ale pamiętam wszystkie możliwe sceny. Chciałabym kiedyś zobaczyć taką kompilację na YouTubie. Mam nadzieję, że to kiedyś powstanie albo już jest. Wszystkie sceny, gdzie Luis Fernando płacze. Ten facet, jak on płakał. Słuchajcie, bo on we wszystkich możliwych scenach, w całym tym, w tej telenoweli, on miał niesamowicie wyżelowane włosy, jak większość tych postaci, tych amantów z telenoweli. Ale on miał tak już wybitnie. I jak on płakał, to ten żel tak mu połyskiwał na jego łepetynie, a do tego jeszcze. On był taki, że no, nie dość, że te łzy mu tak spływały takimi falami po policzkach, jakby po prostu ktoś go tam normalnie, jakby ktoś mu zakrapiał O oczy. Boże. To były tak sztuczne łzy, ale oczywiście no. No były łzy, ale do tego jeszcze miał smarki, no. Smarki mu się lały po prostu, więc cały był taki lśniący. Nie dość, że ta łepetyna, to jeszcze te policzki, no i jeszcze pod nosem lała się woda. Więc Błyszczał na antenie. błyszczał na antenie, dokładnie, więc tego nie zapomnę. Telenowela przepiękna, bardzo szybka. Szybko się wszystko rozgrywa. I to była moja taka pierwsza telenowela, po której się wkręciłam w cykl telenoweli na Polsacie. I drugą taką telenowelą, myślę, że już ogarniasz tą telenowelę, już pamiętasz ją, bo cała Polska żyła tą telenowelą, tak mi się przynajmniej wydaje. Luz Maria. Tak, Luz Mariano, to jeden z większych hitów. To naprawdę pierwsza telenowela, która była naprawdę znana w Polsce. Drugą taką to był Zbuntowany Anioł, ale pogadamy sobie na razie o Luz Marii. Co pamiętasz z Luz Marii? Tak, pamiętam, że to jest właśnie telenowela kostiumowa. Trochę osadzona w jakichś takich latach, ja nie wiem, bo tam te suknie miały takie bufiaste. Ja ci odświeżę pamięć. Tak, odśwież mi pamięć, bo ja tak kojarzę, coś mi świta i mniej więcej pamiętam, jaki był zarys tego, ale fabuła, no proszę ja ciebie, no pewnie taka jak wszędzie, nie? Tak, mniej więcej tak. Luz Maria to był taki serial, że sobie tam była Luz Maria. I ona się wychowywała w jakimś takim domku, chatce na takim totalnym zadupiu, w jakichś górach Peru, bo to się rzecz działa się w Peru. Miała pieska Chuspiego i jak sobie buszowała po tych górach i dziurach w Peru, to tam spotkała
mężczyznę swojego życia, który nazywał się, zaraz sobie wygoogluję, żeby... Luz Maria. A few moments later. Powiedzcie mi. Gustavo. Gustavo Gonzalez. Gustavo. On ją po raz pierwszy widział w rzece, jak ona się kąpała ze swoim psem. Jej pies się nazywa Czuski. Bardzo ważne w późniejszych, tam 200 odcinków później, to jest bardzo ważne imię. Pamiętajcie. Dobra. I on potem ma matkę chorą, matka umiera i przygarnia ją, nie wiem, koleżanka matki, ktoś tam. Ta laska, jakaś typiara się nazywa Modesta. I ta Modesta pracuje w domu bardzo bogatych ludzi, którzy mają niepełnosprawną córkę, Angelinę. I ta Angelina ma męża, Gustavo! Oczywiście! No i Luz Maria zaczyna pracę jako pomoc domowa u tych państwa. Ale później okazuje się, koniec końców, że mąż, Boże, nie mąż Angeliny, tylko ojciec Angeliny jest ojcem biologicznym Luz Marii. Oczywiście! Oczywiście! I później jest wielkie wesele, później jest radość i szczęście, przychodzi dziecko Luz Marii, Gustavo, a jeszcze w międzyczasie okazuje się, że Angelina udaje, że jest na wózku, znaczy nie, siedzi se na wózku, ale ogólnie to udaje, że jest, nie może chodzić. Oczywiście, no jak żeby inaczej, dramat, nie? Musi być. Ale najlepsze jest to, że potem tak jakby stwierdzili, że a nie, jeszcze nie zakończymy tego serialu, jeszcze pociągniemy drugi wątek, totalnie z półdupka. Gustavo traci pamięć i zabiera go w jakąś, nie wiem, jakąś totalne odludzie, zabiera go lekarka, która zajmowała się Angeliną, bo była w nim zakochana szaleńczo. I zabiera też dziecko. Aha, no tak, oczywiście, nie? Obsesja, wariatka tak, jakaś taka psychopatka. Tak, i wmawia temu Gustavo, że ona jest córką. Aha. Boże, córką, że ona jest... Żoną. Że ona jest żoną. I Gustavo oczywiście jak najbardziej to wierzy i w ogóle. I Luz Maria odkrywa po jakichś 20 odcinkach, gdzie on jest. I zamiast mu się przedstawić Elo 320, to ja twoja żona, postanawia, iść tym tropem i udaje. W ogóle tam wszyscy przed nim udają wszystko. I ona tak jakby udaje, najmuje się do pomocy, najmuje się jako sprzątaczka. To nie miało sensu, ale tak to brzmiało mniej więcej. I słuchajcie, pamiętacie jak miał na imię pies Luz Marii? No ja już zapomniałam. No i bardzo źle, ponieważ to był klucz do otworzenia pamięci. Gustavo, Czuspi. Kiedyś jak Luz Maria mu opowiadała o swojej tam życiu poprzednim na tej wsi takiej w górach, opowiadała, że miała psa Czuspi. W tym momencie Luis Gustavo. Gustavo już nie ma amnezji, już wszystko pamięta i jest taki moment olśnienia. A jeszcze Gustavo to jest druga po Luisie Fernando osoba, która jak płakała, to mu gile z nosa leciały, niesamowite. A jeszcze on miał taką tendencję, że jak płakał na tych scenach, to on się śmiał, w sensie on nie mógł powstrzymać tego, że to były tak beznadziejne sceny i nie mógł powstrzymać tego ataku śmiechu, więc on zakrywał sobie całą twarz. I wtedy to było tak widoczne, że on się śmieje, ale on musiał, wiecie, no, on musiał jakoś tam przebrnąć przez te sceny. I więc zawsze zakrywał twarz, a potem jak odkrywał, to miał taki gileb, wiesz, po twarzy mu leciały te gile. Także fantastyczny był ten facet, bardzo przystojny, bardzo fajne gile. Gile mocne, 10 na 10. 10 na 10. O Boże. I kolejnym takim serialem, który łączył Polskę, a nie dzielił, był... Zbuntowany anioł. O Boże, no przecież tym to każdy żył.
tym żył każdy, a jak ktoś nie żył, to i tak, to był tak jakby zdyskwalifikowany w społeczeństwie. Każdy musiał wiedzieć o zbuntowanym aniele. Tak, a pamiętasz postaci? Nie. Dobra, więc bądźmy szczere, była nie. Milagros. Milagros, tak. Milagros wychowywała się w przytułku jakimś przy kościele dla dzieci i lubiła piłkę i była... Za dnia była sierotą i chłopczycą, która grała w piłkę, a w nocy łaziła do nightclubów i w takim spandeksie. Tak. Ona zawsze miała spandeks, zawsze. Takie spandeksowe jakieś ciuszki i w ogóle tak. Buty takie stripteaserskie, bym powiedziała. I wywijała ostro do takiej disco Mexicano. Tak. Był Iwo, który był najobrzydliwszym i w ogóle to, że połowa Polski się jarała Iwo, nie rozumiem was. Połowa Polski nie rozumiem was. Iwo Facundo był najobrzydliwszą Arana. Postacią ever. Facundo był obrzydliwy, jest obrzydliwy i pozostanie obrzydliwy, a jeszcze w ogóle, bo teraz ściął włos, no więc teraz jest no mniej więcej ogarnięty, ale w tym serialu przecież on przez pół trwania serialu on miał długie włosy zaczesane tak w kitkę taką. I tak kitka tak lśniła. Tak, i on w ogóle strasznie mi przypominał Jarosława Majdana. O fu, rzeczywiście. No. Ja pamiętam, że strasznie go tak, że tak powiem, stawiałam na tym samym, że myślałam, że to jest ta sama osoba, bo byłam dzieckiem, kiedy to leciało i nie ogarniałam takich rzeczy, ale myślałam, że to jest właśnie mąż Dody. Także pozdro. I on oczywiście, ten Iwo, pochodził z bardzo bogatej rodziny. Oczywiście, tak. Pamiętam jeszcze jakiegoś brata. Ja pamiętam kuzyna? Babkę. Babka była i ona była się tam babka. Gdzieś po boku podpijała chyba czy coś. Tak, babka co średnio co tydzień oznajmiała wszystkim, że umiera. Tak. Jak tylko Milagros przyjechała do domu jako służąca, standardowo, bo musiała być jakaś służąca, spodobały się sobie, tak, obie panie i tak zawiązała się przyjaźń między nimi. Tak. Był jeszcze kuzyn, który myślałam, że on był niewidomy, ale chyba nie był niewidomy, tylko po prostu był jakimś takim artystą niespełnionym. Niewidomy artysta. Nie wiem, niewidomy artysta. Nie wiem, tak mi się kojarzy, że był niewidomy, ale jeżeli pamiętacie, czy był widomy, czy niewidomy, to dajcie znać w komentarzach. Czekaj, wygooglam. Pamiętasz go, jak on się nazywał? A few moments later... Pablo. Czekaj, szukam Pabla. Pablo był o wiele bardziej przystojny niż Facundo. Bardziej pasował do Milagro, no ale oczywiście Iwo był tym głównym facetem, więc no cóż. Dobra, mam go. On był widomy, nie? Tak, był widomy. Okej, okay. Czyli widział. Czyli mi się coś zmieszały wątki z jakichś innych telenowel. Ale był artystą. Tak, pamiętam, że ja się z nim jarałam strasznie. Ja też się nim jarałam, no właśnie. A najlepsze jest to, że jak się wygoogluje zbuntowany anioł postacie, to jest jego zdjęcie w nagim torsie. Tak, właśnie mam otwarte. Tak. Poznałam go po klacie. Tak, i to jest on, tak, tak. No. Nie, Facundo to był taka menelarska wersja Pabla. Tak, tak, tak. Pablita. I dobra, i uwaga, więc to, co pamiętam, to wam powiem, ale jeżeli źle pamiętam, to mnie poprawcie. Tak. W pewnym momencie okazało się, że ojciec Iwo jest ojcem Milagros. Bo tak najpierw tak jakby się zawiązał związek pomiędzy nimi, pomiędzy Iwo a Milagros. Potem okazało się, że Milagros jest nieślubną córką ojca Iwo. Więc tak jakby zerwali ze sobą, bo to było takie, no wiesz, mocny incest. A potem okazało się, że Iwo to w sumie nie jest ojcem tego Federica, tak? Czyli ojca Iwo, nie, czyli ojca Milagros. Czy Federico? Federico nie jest tak. Ojcem Iwo. Teraz dobrze. Kim był ojciec Iwa, nie wiemy, nie pamiętam.
Jeżeli pamiętacie, dajcie nam znać. Tak, ja nie pamiętam tego. I w ogóle tego wątku... Ja dużo nie pamiętam rzeczy, bo to strasznie dużo miało odcinków. I to pamiętam 270, tylko... wyobraź sobie. No, strasznie dużo. I to, co pamiętam, to właśnie, że Milagros lubiła chodzić na imprezki z taką typową muzyką. Takie, no, takie disco polo, tylko wersja meksykańska, no. To było reggaeton chyba, nie? Nie wiem nawet, powiem Ci szczerze, ale tak, taki ludowy. Tak, kojarzę, tak. Taki prosty, no, taki... Te tańce i te tancerki i te zbliżenia na te tancerki i moja babcia zawsze była zniesmaczona i to był mniej więcej co odcinek był taki właśnie segment, gdzie one tańczyły. Tak, bo tam było właśnie bardzo dużo tej muzyki samej od niej. Już samo to, że piosenka tytułowa to w ogóle to był taki hit, że naprawdę i tam dużo chyba nawet tej muzyki było w tym jeszcze dodatkowej. Człowieku. Plus jak ona potem przyjechała do Polski. Człowieku, ile tam było ludu, po prostu to kolejka jak stąd dotąd, naprawdę. To był taki hit, ja pamiętam, że Esmeralda była hitem. Nawet bardziej niż Luz Maria, bo Esmeraldę bardzo dużo ludzi oglądało i oni też przyjechali do Polski, z tego co pamiętam. O, proszę. Tak, i to też był hit niesamowity, ale Zbuntowany Anioł pobił wszystko. Tak, Zbuntowany był takim chyba najbardziej takim komercyjnym sukcesem Polsatu, nie? Że tak. W ogóle wtedy wszyscy oglądali Zbuntowany Anioł i to potocznie się nazywało Zbuntkiem. Tak, a nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale to było 20 lat temu. Mój Boże, jaka jestem stara! Ja miałam 14 Strasznie. Lat! Straszne. To jest straszne. Dramat. A czy jeszcze po Zbuntowanym Aniele coś oglądałaś? Albo czy na pewno oglądałaś, ale no, czy coś jeszcze pamiętasz? Paulina, no ta na wózku przecież, no co to się oglądało? Nie no, Paulina to jest o dwóch laskach, które się zamieniły rolami. Tak, bo one były bliźniaczkami, ale chyba nie wiedziały o tym wcześniej, bo jedna była bogata i zołza i w ogóle, a druga była taka milutka i taka kochana i była bitna. I ona chyba była adoptowana obie, czy coś takiego. Coś ten deseń. Jedna trafiła do bogatszej rodziny, a druga do biedniejszej, no i tak wyszło. I potem ta jedna miała wypadek, jeździła na wózku, ale że udawała, że jeździła na wózku. Tak. Ona tak jakby miała wypadek, ta zła. Tak, ta zła. Ta bogata, zła. Co potem się zamieniła rolami. Ona miała wypadek i potem przyjechała z powrotem do tego męża i do tych dzieci w ogóle. Taka na tym wózku, tak elo, to jednak ja jestem waszą żoną i matką. Nie ona. Tak. To ja to pamiętam, tak. Mam tutaj otwartą taką piękną listę. No. To już ci mówię. Marimar. O mój Boże. Marimar. To leciało jakieś 2 lata temu na TV4. To jest niesamowite. Ja mniej więcej pamiętam, o co chodziło, że ona była u swoich dziadków, oni ją adoptowali, ale oni chyba nie byli jej dziadkami? Coś takiego? Coś ten deseń, nie? I to było na jakichś tam właśnie plażach, wyspach i w ogóle, i ona była taka biedna. No i potem też poznała jakiegoś bogaca, no bo to jest klucz, tak? No, biedna dziewczyna, no, zahukana, tak, musi poznać bogaca. Który ma wszystko. Pałace, służące muszą być. Muszą. Także to jest taki właśnie typowy serialik, nie? Jeszcze z takich innych seriali to będę tylko rzucała nazwami, bo oczywiście połowę wątków nie pamiętam. Był Posłaniec Miłości, który myśmy nazywali Posrańcem Miłości. Nienawidziliśmy tego serialu, a to było niestety jedyne, co się wtedy nadawało do oglądania w tym jakimś przedziale czasowym. No więc codziennie ja, moja babcia, moja mama siadałyśmy, nie wiem, czy mój brat jeszcze wtedy był, ale nie wiem. W każdym razie my trzy siadałyśmy, oglądałyśmy Posrańca Miłości.
Tak. Był jeszcze Alvaro, to była brazylijska telenowela. W tym samym czasie leciała co Luz Maria, z tego co pamiętam. Były przyjaciółki rywalki na TVN-ie. Oczywiście nie miałam TVN-u, więc większość fajnych telenowel mnie ominęła. I dużo, dużo, dużo później na TV4, proszę ja ciebie, był serial Zbuntowani. A zbuntowanych to ja kojarzę, tak. Było I to coś był serial, takiego. kiedy ja już byłam w liceum, pierwsza, druga klasa. To był spoko serial taki, tylko strasznie długi, nie wiem, tam 400 odcinków, to były 3 sezony. Ale właśnie piosenki mieli super, takie właśnie, takie pamiętam z lat młodości te piosenki. Te wątki były takie, no wiadomo, jakieś tam szkolne miłości, coś tam, coś tam. W jakiejś tam szkole elitarnej dla jakichś super ekstra gwiazd Tak. i super ekstra dzianych osób, ale no taki do pooglądania, taki taśmowiec, nie? Aż się sobie dziwię, bo akurat ten serial właśnie pamiętam. Ja jeszcze jakiś czas temu, nie tak dawno, jeszcze jak w Polsce mieszkałam, tak z 5 lat temu, to ja pamiętam, że on jeszcze chyba leciał na jakimś kanale. Leciał, tak. Takim, ja nie wiem, czy to był jakiś TVP chyba. TVP, a nie jakieś pulsy, albo TV Puls, albo Albo coś. puls, właśnie puls. Na pulsie. Bo oni to powtarzali w pewnym momencie. Tak. I ja te powtórki oglądałam. I I, a pamiętam, że się taki... strasznie wkręciłam w to. Tak, bo to, nie, naprawdę taki całkiem spoko. A taki ostatni, który oglądałam, bo oczywiście jestem no, starą prókwą i nadal oglądam od czasu do czasu takie rzeczy odmrażające. Ostatni, czekaj, muszę sobie wygooglować, jak to by się nazywało? Bożeż ty mój. A few moments later. Moja nadzieja. O Boże, nie, to jeszcze była jeszcze inna. Włoska narzeczona. To były dwie ostatnie telenowele, które oglądałam. To była Moja nadzieja. To rzecz działa się w zakonie. Śmieszny, fajny, taki bardzo lekki. A drugi to była Włoska narzeczona. I oczywiście rzecz dzieje się na jakimś takim bogatym rancho. Jest sobie pan domu, przystojny, on się chyba Pedro nazywał. I jest sobie dziewczyna, która jest Włoszką, pół Meksykanką. Całe życie spędziła we Włoszech, ale przyjechała do Meksyku, żeby wyjść za mąż za kolegę swojego ojca, który był strasznym, starym dziadkiem. No ale jakoś tam nie mogli się znaleźć, no i znalazła sobie w międzyczasie pracę na tym ranczo, no i poznała Pedra, zakochała się, on się w niej zakochał, no i tam różne takie wątki były właśnie, że potem ten stary dziadek, który miał się z nią ożenić, ją znalazł i no w ogóle takie no tam były. Tak kojarzę, tak, ja to kojarzę. On też tam gdzieś w sianie leżeli chyba? Sianie leżeli, bardzo możliwe, że sianie leżeli, nie pamiętam. Jeszcze nie wiem, czy pamiętasz, był serial, była telenowela i to był hit, a my to pominęłyśmy Mów. całkowicie. Uwaga. Brzydula. O Boże, Brzydula Betty, tak? Tak, ale to właśnie nie było jakieś tam amerykańskie, czy potem jakieś polskie i tak dalej, tylko to była normalnie Ta Brzydula, pierwsza. tak, z 99 roku. Ja pamiętam ten serial, znaczy pamiętam jakieś tam zdjęcia z tego, ale wiesz, że nigdy nie oglądałam żadnej wersji nie oglądałam. Uchowałam się, Brzyduli? czaisz? No. Niesamowite, no. Powiem ci, że aż się zdziwiłam, bo jednak to I był hit. ja no, pod kamieniem mieszkałam, nie? A czy wy pamiętacie jakieś seriale, telenowele brazylijskie, meksykańskie, argentyńskie? Koniecznie dajcie nam znać, w jakich głównych bohaterach się podkochiwałyście. Czy był to Luis Fernando, czy Alvaro, czy
jak tam jeszcze Gustavo, o, czy Luis Fernandez, czy inny Alvaro. Czy inny Alvaro. I co? I kończymy, nie? Kończymy. To tyle na dziś. A tymczasem borem lasem. Do usłyszenia. Pa! Ja wam teraz powiem, kogo on grał, tylko nie pamiętam, kogo on grał. Wygoogluj se. Albo wszystkie te imiona Luis Fernando, Fernando, Luis, Luis Alvarez, wszystkie są takie same. Wygoogluj se. To się wytnie. Także to była moja pierwsza